Siemanko, z tej strony. Dzisiaj test mini projektora H300. Co możemy o nim powiedzieć? Odtwarza takie pliki audio, wideo, zdjęć. Tu bliższe parametry, technologia LCD, kontrast 800:1, natywna rozdzielczość 320x240 pikseli, wspierana Full HD, światło LED, żywotność lampy 30 000 godzin, dystans projekcji 1,5-2 metra do 60 cali, kolor żółty. Można go zasilać zarówno z ładowarki USB, takiej do telefonu, jak i z załączonego zasilacza. Zapraszam na recenzję. Po otwarciu pudełeczka mamy tak: pilota do obsługi, zasilacz 12-woltowy. I kabelek do podłączenia audio-wideo. Strasznie krótki, stary typ. Jak ktoś pamięta konsolę typu Pegasus, to właśnie coś takiego. I oto nasz projektor. Bardzo malutki. Przyciski funkcyjne na górze. Wejście na karty microSD. Tu jest właśnie zasilanie microUSB 5-woltowe. Wyjście audio wideo, wyjście słuchawkowe, można podłączyć głośniki zewnętrznie. Mamy HDMI, które też przetestujemy. No i USB, żeby podłączyć pendrive'a. I tutaj przełączamy sobie między, jest on off. Off, czyli chodzi na zasilaczu 12-woltowym. Jak przełączymy na on, na tą kropeczkę, to będzie zasilany z tego miejsca. Zaraz sobie przetestujemy, jak wyświetla obraz i całą resztę. Generalnie fajny. 2 ampery. Odległości niecałe 2 metrów obraz wygląda właśnie tak. Dobra. Weźmy movie. Okej. Okej. O, i tu mamy nasze filmy, się wyświetlają. Zaraz pokażę Wam to troszkę lepiej. Dobra, sprawdźmy, jak sobie radzi to nasze urządzonko. Wybierzmy film. Nie jest jakoś super głośno, ani super wyraźnie. What are you doing here? This is private property. No beggars. I could have you arrested for trespassing. Get
There's no candy. Go beg someplace else. What are you, deaf? I said get out of here. Go! Dobra, sprawdźmy też działanie pilota. Stop działa. Zobaczmy, co my mamy po ustawieniach może. Da się ustawić wyższe jasność, jest po 50, czyli na maksa pewnie. Sound mode. Funkcja. Język. Zróbmy tak. Zwiększmy jasność. Też zmniejszymy 50. Jasność oczywiście jak największa, żeby jak najbardziej widoczna. Ostrość. Dobra. Weźmy wstecz. Sprawdźmy jeszcze raz. Za jasno. Do 70. O, 70 już widać dużo lepiej. Jeszcze trochę za jasno. Hey, you rotten little rats, you get off my property or I'm calling the cops. You hear me? Scram! Co można wybrać? Media, czy HDMI, audio, wideo, który liczek. Będzie ok. Próbujemy trochę. Ustawić jakość. Lepszy obraz. Dobra.
Nie ma tragedii. Trochę huczy. Można przewinąć trochę do przodu. Sprawdźmy sobie, jak mają inne media. Kartę pamięci czyta bezpłatnie. Dobra, czas na test z pendrive'em. Podłączymy sobie pendrive'a. Przełączenie na HDMI. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak z HDMI działa. Żeby było wszystko wiadomo. Dobra, podłączyliśmy sobie TV Boxa przez HDMI. Zaraz sprawdzimy, jak to będzie wszystko działać. Przełączymy sobie na HDMI. Jest nasz głosik. Do głosika mamy też pilota. Za jasno. Skoro tu mamy sklep, internet.
W pewnym razie działa, jak widać. Zróbmy jeszcze. Ale widać, że działa. To najważniejsze, ale daje mi działa. No i tak oto się prezentuje nasz przenośny projektor. Tak, do domowej rozrywki coś tam sobie obejrzeć, to w porządku. Nie jest to ani żadna super jakość, ani co. Chociaż tam 5 dyszek kosztował chyba, to też nie mają. Jak ktoś chce sobie filmiki pooglądać jakieś w domciu, czy zrobić jakąś projekcję na święta, czy Halloween, to mogę polecić. Dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę kciuka w górę, lajka, suba. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.